aniołek serdecznie uściśnie. Niech wam dziś życzenia tu złoży, bo to jest aniołek Boży. Byście zdrowi byli i radością się cieszyli na ten nowy rok. Zima, jedzie w saniach zima biała, zima w bieli jest wspaniała. Jedzie w saniach lód, śnieg i wiatr, także chłód. Uśmiecha się do nas zima, w rękach podarunki trzyma. Zima sypie puszysty śnieg, na nartach się odbędzie bieg. Wspaniała jest zima, jak matka, za moment rzeka lodem gładka. Odmroziłeś na sankach uszy, płacz twój zimy nie wzruszy. Zima jest dobra, nie jest zła, śnieg i mróz w darze nam da. Na dwór szybko, chłopce, rusz, pokaż zimie, żeś nie tchórz. Dwie siostry, spotkała się zima z wiosną, uścisnęły sobie dłonie, wiosna buzią ma radosną. Zima aż ze złości płonie. Wybacz, moja siostra biała, że wypowiem jedno zdanie. Uważaj, byś nie stopniała, skończyło się twe panowanie. Zima na to stop kwiatuszku, mam w zapasie trochę śniega. Sypnę ci pod nóżki puszku, bądź gotowa, już do biegu. Bóg ostrzega i jej rzeczy, wracaj zimą w prąd polarny, bo wnet słońce cię przypiecze, dziś dzionek ma być parny. Dobry, wierzę do pewnym panu, który jest tutaj wśród nas. Wszyscy się pewnie domyślają, o kim jest mowa. Wiersz nosi tytuł Wspaniały człowiek. W gminie Alwernia na urzędzie piastuje, godnie tu władzę swą. Ludzie szanują jego tu wszędzie, swoim przyjacielem zawsze go zwą. W gminie każdemu zawsze pomoże. Gdy w urzędzie przekroczysz próg, człowiek na niego liczyć może, niech go chroni miłosierny Bóg. Jeśli w życiu masz kłopoty, jak do ojca prosto przyjdź, bo to człowiek pełen cnoty, za żalu swego nie masz co kryć. I na pamiątkę od autora i wszystkich samotnych zebranych na okładku noworocznym w Okleśnej w 2008 roku dziękujemy za dobrość twego serca i prosimy, nie zapomnij o nas. Życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów na odpowiedzialnym stanowisku burmistrza gminy Alwernia. Teraz... Ja tutaj wszystkich zebrali. Z wierszem pana Jana Pieszchały, panu burmistrzowi na pamiątkę. Ty też musisz pamiętać. Nie, już się. Ja się tym nie mam. Gdzie się a tak wiesz? To co teraz? A teraz proszę pana Janusza Pieszchały o przedstawienie Samotność. Czemu znów jestem samotny? Cicho zadaję sobie pytanie. Los mój taki markotny, z życia wyrwane zdanie. Ludzi jest tyle wkoło, śpiew słychać i gitarę. Innym jest tak wesoło, na życie takie jest szare. Gdzieś może jest oddali, druga tę śpiąca osoba. Na samotność się żali, smutna jest życia ozdoba. Lecz kiedyś się spotkają, serca samotne i zagubione, gorąco się znów pokochają, a on weźmie ją za żonę. Szlochać będą za szczęścia, losowi za szczęście dziękować, dwoje razem w objęciach, życiem się będą radować. Matka i syn. Uczcie synu pacierza, matka mówi do syna. Do czego mama zmierza? Jak się pacierz zaczyna? Prawą dłoń matka unosi, syn wykonuje to samo. Jak dalej? Synek prosi. Proszę, naucz mnie, mamo. Matka kreśli ręką znak krzyża, krzyża, na którym Jezus umiera. Wiem, do czego Bóg zmierza. Bóg prawdę przed nami otwiera. Do pacierza uklęknąć trzeba, modlić się w zupełnej ciszy, wołanie twe popłynie do nieba, modlitwę twą Bóg wtedy usłyszy. Syn klęka obok swej matki,
swe oczy do nieba wznosi, módlcie się cicho, me dziadki, z pokorą matka ich prosi. Nasze koło właśnie dzisiaj się spotyka, spotkasz tu renciste, no i emeryta. Oj dana, serdecznie witamy, dzisiaj po południu tu się spotykamy. Przyjaciół, znajomych serdecznie witamy, aby porozmawiać do stołu wsiadamy. Oj dana, do stołu wsiadamy, w miłym towarzystwie kawę wypijamy. Nowe propozycje, nowe wiadomości, rozrywek i zabaw, różne możliwości. Oj dana, zarząd nam ogłasza, z czego skorzystamy, to już wola nasza. Skorzystaj, seniorko, skorzystaj, seniorze, możesz się zabawić, być w dobrym humorze. Oj dana, pośmiać się dowoli, posłuchać muzyki, ulżyć swej niedoli. Wiek dojrzały przecież też ma swoje prawa, wszystkim się należy radość i zabawa. Oj dana, niechaj miną smutki, tutaj jest wesoło, chociaż nie ma wódki. Dopóki na Babelu bije Zygmunta dzwon, tak długo niechaj żyją wszyscy, co tutaj są.